Ilona Dybicz. Twój kandydat na burmistrza. Witam serdecznie. Spotykamy się kolejny raz, by przybliżyć dalszą część programu Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Krusza. Wykorzystanie potencjału 23 świetlic wiejskich w naszej gminie, przekazanie funduszy na działalność kulturalną tych świetlic w okresie ferii i wakacji letnich. Poszerzenie placów zabaw i siłowni na powietrznych na wsiach. Wydzielenie części budżetu gminy na budżet obywatelski, gdzie w drodze głosowania to mieszkańcy decydowaliby, jaką inwestycję należy zrealizować. Nawiązanie szerokiej współpracy ze stowarzyszeniami i fundacjami oraz nacisk na profilaktykę zdrowotną, na przykład dotyczącą zdrowia psychicznego wśród młodych ludzi. Zbudowanie wybiegu dla psów z przeszkodami w mieście. Badyn! Powstanie wodnego parku zabaw na wzór Janikowa, który w okresie zimy stałby się naturalnym lodowiskiem. Zapytacie, skąd fundusze na to? A mianowicie pozyskiwanie środków rządowych i unijnych. Stworzyć warunki do pozyskiwania inwestorów poprzez mechanizm ulg i zachęt oraz poprzez współpracę na poziomie powiatu i województwa.